Kamil Oniszczuk jest z nami, najświeższy nabytek organizacji ACA. Witam Cię, Kamilu. Witam wszystkich. Kamil, wróćmy do może 2019. Jedna walka tylko i to na początku roku. Wcześniej, poprzednie lata to zawsze były te dwie walki w roku. Czy w związku z tym uważasz, że ten rok był stracony, czy może wręcz przeciwnie? Znaczy, na pewno nie był taki, jak planowałem, bo jedna walka tylko na początku roku, jeszcze na koniec stycznia, zwycięska. No, planowałem zrobić trzy, bo zacząłem szybko, no, ale niestety tam jakieś były problemy zdrowotne, prywatne, o których nie chcę za bardzo mówić i odwlekałem je w czasie i gdy się przygotowałem do kolejnej walki, no to zacząłem je naprawiać i tak naprawdę musiałem odpuścić te przygotowania. To jest jedna sprawa, a druga może jednak wyszło na dobrze, no bo zmieniłem organizację, podpisałem kontrakt z ACA, z jedną z najlepszych organizacji na świecie. Gdzieś trochę przedefiniowałem tą karierę, przemyślałem to, stwierdziłem, że jeżeli chcę iść do UFC, a jest się tam ciężko dostać, bo nie chcą Polaków, to muszę walczyć gdzieś z bardzo dobrymi nazwiskami. No i jednak chciałem się zweryfikować z tymi najlepszymi, więc jeżeli nie dostanę się do UFC, no to w ACA, to jest taka druga organizacja, gdzie są najlepsi zawodnicy, więc chciałem się sprawdzić. Takiej organizacji nie zależało mi, żeby napompować sobie w Polsce rekord 100-0, tylko gdzieś tam sprawdzić się z dużymi nazwiskami. Mhm. Odnośnie rekordu, 7-0, niepokonany młody zawodnik. To jest na pewno łakomy kąsek na tym rynku transferowym, jeśli można tak to nazwać, w świecie MMA. I zgaduję, że nie tylko na stole u Ciebie czy na mailu był kontrakt z ACA. Znaczy, w sumie ogólnie to sam się tym zajmuję, swoją karierą sam prowadzę, uczę się tego bycia swoim własnym menadżerem i były różne oferty. Były oferty od zagranicznych menadżerów na konkretne walki, na takie organizacje jak Octagon na Słowacji, Ares Fighting, co miało pierwszą galę w Afryce, ostatnio teraz będzie miał drugą galę w Belgii. Był nawet gdzieś oferta z tego programu KSW, tylko jeden, to chyba ja już, oni tam nie chcieli do tego programu, jak jeszcze nie mieli do niego dokładnego pomysłu, ale nie organizowałem żadnych zbiórek, żeby się tam dostać i od razu go odrzuciłem tą ofertę, bo mnie to nie interesowało. No i było kilka ofert, Tomek Babiloński również złożył kontrofertę jakąś. No, tak naprawdę Bajsangur zaproponował ofertę najlepszą sportowo, finansowo i gdzieś z jakimś takim fajnym planem na mnie, więc zgodziłem się na to i myślę, że to był dobry ruch, bo teraz będę mógł się zweryfikować, a te zwycięstwa wszystkie miałem, w każdą rundę wygrałem, jeszcze rundy nie przegrałem, więc też to na pewno gdzieś cieszy, że to nie były takie zwycięstwa, że się prześlizgnąłem, tylko każdy było w pewnym stylu. Mhm, czyli miałeś dobrą pozycję startową, mogłeś sam sobie fajne warunki negocjować? Znaczy tak, myślę, że na pewno mogłem wynegocjować dobre warunki przez to, że jestem młody, perspektywiczny i gdzieś tam zostałem nominowany do odkrycia roku. W zeszłym roku mam jakieś tam mniejsze, większe sukcesy i na pewno to mi dawało pole do negocjacji i też nie zgodziłem się na ofertę z ACA od razu, tam postawiłem swoje jakieś warunki, które chciałem, oni się fajnie zgodzili, no i na razie jestem zadowolony. Zobaczymy teraz, jak to wszystko dalej będzie wyglądało. Mhm. Powiedziałeś, że jesteś sam sobie, tak można powiedzieć, poetycko sterem, żeglarzem, okrętem. Jakie są plusy, a jakie minusy, jeżeli ty sam w całości prowadzisz swoją karierę od tej strony menadżerskiej, promotorskiej? Znaczy, plusy, minusy. Myślę, że na dzień dzisiejszy gdzieś tam na tym rynku polskim to nie ma żadnych minusów jakby. Chociaż wiadomo, ja się też tego uczę. Pierwsze negocjacje, jakie tam miałem z Babilonem, to nie były za owocne. Później gdzieś tam to dopiero przerodziło się. Ale niektórzy zawodnicy za szybko, moim zdaniem, chcą mieć tego menadżera, gdzie w Polsce tak naprawdę znasz wszystkich organizatorów, masz ich wszystkich na Facebooku, wystarczy do nich napisać wiadomość i te pole do dyskusji jest takie samo. Jeżeli masz argumenty w ręku, no to jest tak samo. Ty możesz rozmawiać jakby twój przedstawiciel, jakiś menadżer. No dla mnie to jest nieraz przeceniane. Jest w Polsce tylko jeden menadżer, który załatwia zawodnikom, czy pomaga ich prowadzić do UFC i to jeszcze często, gęsto na zastępstwo, często na ostatnią chwilę, więc ciężko, mi na dzień dzisiejszy ciężko się związać z menadżerem, bo nikt z nich nie mówi jakiegoś realnego planu na mnie, tylko każdy mówi, że każdy, wiadomo, wziąłby to, co by zaoferowali inni, a równie dobrze ja mogę sam sprawdzić, co mi kto zaoferuje, zorientować się, kto, jakie ma garze, jakie ma warunki i gdzieś spróbować swoje wynegocjować. No i też na pewno myślę, że ułatwiło to
gdzieś tam, że Marcin Held był w ACA, to mi na pewno ułatwiło podpisanie mojego kontraktu, bo Marcin kiedyś tam mnie samego jakby zgłosił i dlatego potem powstał ten kontakt. Mhm. Czy ty przyszedłeś z własną wizją na prowadzenie swojej ścieżki kariery w ACA, czy gdzieś to wynikło w trakcie rozmowy z właścicielem tutaj na Polskę, przedstawicielem Bajsangurem, to było efekt kompromisu, czy gdzieś jak postawiłeś na swoje, miałeś swoją wizję od razu gotową w głowie? Znaczy tam nie można mieć jakby swojej wizji, no bo to jest duża liga sportowa i to oni tam organizują walki jak chcą, nie można tych walk odmawiać. Ja na pewno miałem swoją wizję na ilość tych walk na kontrakcie, ilość walk w roku i gdzieś z tym rozmawialiśmy, na to się zdecydowałem. Przeciwnika od razu, jakiego mi zaoferowali, zgodziłem się, bo to jest po pierwsze nazwisko, które jest już gdzieś znane w Polsce, po drugie prezentuje bardzo dobrą klasę sportową, będzie to mój najcięższy przeciwnik, czekam aż go ogłoszą, więc no to było fajne dla mnie, to był fajny test, nie była to dla mnie Mount Everest, ale też nie była to dla mnie mała śnieżka, że jest to dosyć spora górka, spore wyzwanie, no ale takie chciałem już, bo gdzieś nie ukrywam, że szukałem jakiegoś bodźca motywacyjnego i ta walka mnie motywuje, że chętniej mi się przychodzi na treningi, chętniej mi się trenuje i gdzieś zaczynam te przygotowania, a już zaczynam je z grubej rury, jakby tak powiedzieć. A walka 24 kwietnia, przypomnijmy. Kamil, czy ty masz wrażenie, że ACA w Polsce jest troszeczkę niedoceniane ze względu na to, że jeszcze do niedawna te transmisje tylko gdzieś były w internecie, nie było to tak szeroko dostępne, dopiero teraz od niedawna to można w telewizji sobie spojrzeć? Znaczy niedoceniany pewnie nie jest aż tak... Przez niedzielnych kibiców, tak, bo nie, jeżeli ktoś w temacie siedzi, to na pewno tutaj nie podważy klasy sportowej ACA. Nie jest aż tak popularny jak może nawet jak inne organizacje. Wiadomo też, te transmisje właśnie były okrojone teraz z TVP Sport, ale jeżeli chodzi o poziom sportowy, czy o warunki dla zawodników jakby finansowe, organizacyjne, nie wiem, organizacyjne wydarzenia, że wiesz o walce 3 miesiące przed, no to jest naprawdę na najwyższym poziomie i w sumie tym zawodnikom chyba to też aż tak nie przeszkadza, no bo oni mają wszystko inne na tak wysokim poziomie, że ich ta popularność mega nie obchodzi tej gali. Aczkolwiek myślę, że to się zmienia, że Torwar jest cały wykupiony i teraz będzie gala w Torwarze i że znów będzie pełny Torwar i że ta świadomość kibica będzie coraz bardziej popularna, no nie ukrywajmy. Dzisiaj ludzi nie interesuje tylko wartość czysto sportowa, ale też jakieś tam dodatkowe inne rzeczy. No i dlatego gdzieś może ACA jest pod tym aspektem w tyle, a myślę, że to będzie szło do góry. No a poziom sportowy to jest no, jeden z najwyższych na świecie. Mhm. Tak mam wrażenie, że nasza rozmowa podryfowała teraz delikatnie w kierunku freaków, które są bardzo popularne ostatnio w Polsce, dwie federacje, Fame i Fame MMA, FFF i Fame MMA. Dużo osób zabiera na te tematy głos. Niekoniecznie osoby, które mają coś ciekawego do powiedzenia, bo wydaje mi się, że zawodowcy już przywykli, pogodzili się z tym zjawiskiem. Niektórzy tam, wielu z nich tam widać. Jakie jest twoje podejście do tego? Znaczy to ogólnie nie, jakoś nie jest specjalnie, ja tam nieraz jakie są jakieś te tam, wyskoczy mi na YouTube jakieś fragmenty z tych konferencji, jak się obrzucają mięsem, czy jakieś takie to obejrzę. Ja nie mam z tym żadnego problemu, póki ci występujący tam uczestnicy gal nie zgrywają zawodników albo kozaków nie wiadomo jakich, no to nie mam z tym problemu. Nie? Sami też macie kolegę tutaj, Krycha trenuje w Ankosie. Sami mamy kilku tutaj kolegów, którzy trenują w tych profesjonalnych klubach, znam w innych profesjonalnych klubach innych zawodników Fejmu czy FFF. Raczej tych Fejmu są inaczej, gorzej postrzegani. No u nas przygotował się DJ Dex do FFF i zawalczył bardzo ładnie, czego mu sam pogratulowałem. No ale mnie tylko boli to, jak te małe dzieciaki, czy tam ci mali youtuberzy, którzy ważą po 60 kilo, drą japę, że kogoś rozjebią, a tak naprawdę nie potrafiłyby, kurde, dobrze w worek uderzyć, nie? I to gdzieś, jedyne, co by mi przeszkadzało, to, bo jeżeli ktoś mówi, że kogoś rozwali, roztrzaska, rozniesie, no to już niech to w tej klatce zrobi, a nie, że potem, nie wiem,
kurde, uciekają od siebie, albo jak te dziewczyny się tam wyzywają, że nie wiadomo co z tą zrobią, a potem leżą na sobie. To jedyne to mi przeszkadza, tak to, czy to jest zorganizowane, no ludzie tego chcą oglądać, no to nie można zabraniać ludziom oglądać tego, czego chcą, taka jest prawda, a myślę, że popularność tego sportu jest, tej organizacji jest dlatego, że po prostu te wydarzenia są aż tak kontrowersyjne, że potem każdy o tym mówi, no, że walka Karła z normalnym, znaczy z normalnym, no walka Karła ze standardowym chłopakiem, no to każdy to jakoś chciał zobaczyć, nie? Sam byłem, zresztą ja nie mogę ich jakby hejtować tej gali, no bo sam na niej byłem, jak Krycha walczył. Byłem w jego narożniku, więc teraz byłem hipokrytą, gdybym to jakoś cisnął na nich, ale no nie mogę tam zdzierżyć za bardzo, jak właśnie taki 60-kilowy chłopak do jednego mówi drugiego, że go zniszczy coś, no ale tak naprawdę nie umie nawet go mocno uderzyć, nie? To gdzieś to mi przeszkadza. Dobra, wracamy tutaj do poważnego bicia dużych chłopców. Kamil, waga, bo to masz warunki w zasadzie, można powiedzieć, na wagę półciężką. I teraz pytanie jest takie, i na pewno też na co dzień w tej półciężkiej chodzisz i czy jeszcze jest plan w tym 7-7 siedzieć? Czy gdzieś już są plany rozmowy z dietetykiem, żeby powolutku wyżej przechodzić? Znaczy, ta kolejna walka jest zakontraktowana do 77 kg. Póki nie będę robił mi to mega jakiegoś problemu, więc wtedy będę w tych 77 kg. Na dzień dzisiejszy waży tak 90-91, to nie ma takiej mega dużej tragedii, więc myślę, że zostanę w tej kategorii. Jeżeli nie zrobię wagi, zdarzy się, że nie zrobię tej wagi, no to wtedy będę myślał o przejściu wyżej. Na razie nie myślę, tym bardziej, że w WCA naprawdę ci w 84 to są duzi faceci i no i też z mega dużymi umiejętnościami, więc wolę zacząć tam w 77 kg, gdzie będę miał przewagę tych warunków fizycznych. Mhm. Ostatnio wizyta w Szczecinie, tam jak zawsze mocna ekipa. Powiedz mi, czy na te najbliższe kilka tygodni jest plan gdzieś jeszcze pojechać, pokulać się, pobić z chłopakami z innych klubów tutaj w Polsce? Na pewno mamy wyjazd 28 lutego do Wałcza, na obóz sparingowy w Wałczu, gdzie będzie chyba najlepsi zawodnicy w Polsce będą, bo będą z Berserkerów, z Mighty Bulls Gdynia, inni przyjezdni. To jest jeden plan. Drugi plan, no, chcę odwiedzić mojego serdecznego kolegę Marcina Helda tam u niego, chyba że on wcześniej do nas przyjedzie, żeby pokazał parę dodatkowych knyfów pod mojego przeciwnika. No i gdzieś myślę, że na sparingi też się gdzieś jeszcze wybiorę takie, ale to gdzieś w marcu będę decydował, więc jeszcze nie wiem. Na pewno do 28 lutego jestem tutaj, bo później jedziemy do Wałcza. Mhm. To teraz powiedz mi tak, na jakim etapie jesteś? Bo mamy zaraz połowę lutego, powiedz mi, na jakim etapie treningów teraz jesteś, bo okres w zasadzie jest na samym początku przygotowawczy. Jest tak, 11 tygodni do walki, teraz buduję z moim trenerem od przygotowania motorycznego Adrianem Malińskim, którego pozdrawiam, siłę. Budujemy siłę i dodaje mi teraz, widzę w treningu nasza dzisiaj, elementy takie wytrzymałościowe. Jeżeli chodzi o treningi na macie, to na razie trenuję wszystko, zapasy, parter, stójkę. Chociaż już dodaję elementy pod mojego przeciwnika. Jeżeli chodzi o indywidualne tarcze, które robię z trenerem Markiem Drażyńskim, nieraz również się spotykam z Marcinem Wilmanem, to już robimy jakieś specjalne numery pod mojego przeciwnika. No i trener Andrzej Kościelski również mi pokazuje rzeczy, które przydadzą mi się w walce pod mojego rywala, czyli robimy tak jakby ogólne te przygotowania. Na motorycznych przygotowaniach skupiamy się na sile i tlenie, a dodatkowo pomału rzeźbimy jakiś tam kształt game planu pod mojego rywala. Wspomniałeś o indywidualnych tarczach. Tutaj przed naszą rozmową prowadziłeś tutaj w klatce za nami indywidualny trening. Powiedz mi, jak się odnajdujesz w takiej roli? To jest jakieś, nie wiem, źródło dodatkowego dochodu? To raz na pewno. Dwa, fajnie, że możesz przekazać komuś tę swoją wiedzę. No i trzy, że ktoś szanuje cię za osiągnięcia sportowe i chce właśnie z tobą stawiać te pierwsze kroki w sportach walki. Znaczy, szczerze mówiąc, lubię poprowadzić czy indywidualny trening, czy grupowy. Nieraz za Jacka Rzepeckiego zdarza mi się prowadzić tu kickboxing. Zawsze chłopakom chcę przekazać to, co ja lubię robić w kickboxingu. Indywidualne treningi też prowadzę tak naprawdę na razie jednej osobie tylko. Aha. Tu widziałeś, bo to jest mój kolega, się odezwał. Aha. To fajny chłopak, fajnie mu poprowadzić treningi, się spotykamy. W swoich przygotowaniach to tak za bardzo nie chcę się skupiać na prowadzeniu innych treningów, więc raczej bym nie chciał nikogo innego prowadzić, ze względu na to, że no, sam trenuję 11 razy w tygodniu i nie chcę mi się nieraz szybciej przychodzić na salę.
No ale lubię to robić, ale nie zajmuję się tym, no bo gdzieś mówię, no mam na całe szczęście sponsorów, którzy finansują moją karierę, mam teraz walki, za które zarabiam pieniądze, nie muszę tego robić, ale gdzieś tam przy okazji od czasu do czasu fajnie jest sobie komuś poprowadzić trening, spędzić czas i nauczyć czegoś, a przy okazji uczenia sam uczysz się, bo przypominasz sobie techniki. Tak, naprawdę? Idzie sobie coś wyciągnąć też dla siebie z takiej tarczy? Z kimś, kto ma no niewiele do czynienia na co dzień tak. Ze sportami walki? Idzie wyciągnąć z tego względu, że musisz na przykład, robisz tarczę, ale nieraz pokazujesz na powietrzu technikę, nieraz jakieś zagadnienie, unik, rotację i wtedy musisz sam jakby skupić się, żeby zrobić to w 100% dobrze, no bo nie, ja na przykład nie pokazywałbym nikomu fuszerki, nie jestem zapaśnikiem, więc nie prowadziłbym treningu prywatnych zapasów, bo bym pokazał to słabo, dlatego prowadzę tylko z kickboxingu i ja muszę się skupić 100%, żeby pokazać dobrze, więc sam sobie przypominam, że o jednak tu za bardzo skręciłem rękę, o jednak tu za bardzo skręciłem nogę, więc samemu sobie też coś z tego wyciągnę. Myślałeś może o tym, żeby bardziej to rozwinąć? Są zawodnicy, którzy przekazują, mają swoje kanały na YouTube, na przykład Borys Mańkowski, Kornik też w YouTube'a się bawi, Szuli się bawi. Myślałeś o tym, żeby pójść kiedyś w taką stronę? Nie, znaczy takim YouTuberem to nie za bardzo chciałbym być. Nie podobają mi się szczerze mówiąc ich filmy i to, że kręcą z ręki, to, że kręcą takie, to jest moim zdaniem słabo jakościowo. Ale na pewno chciałbym, nie wiem czy z tych przygotowań się uda, czy może z kolejnych, chciałbym mieć swojego bloga, ale takiego, którego skręci jakaś ekipa, że to będzie po prostu jak filmiki sprzed UFC, tych UFC Embedment czy tam UFC Countdown, że po prostu pokazanie trochę moich przygotowań, takie z dwa odcinki. No męczę ciągle Pakola, żebyśmy to skręcili, zobaczymy czy się udaje, jeżeli nie może jakąś inną ekipę do tego się zwerbuje, ale takie coś to by mnie interesowało, fajny profesjonalny blog dwuodcinkowy, na przykład trzyodcinkowy. No ale jeżeli chodzi o takie blogi z ręki, no to raczej mnie to nie interesuje, nie chciałbym się w tym odnajdywać, nie jest to dla mnie jakieś takie mega fajne. Dobra Kamil, plan na najbliższe dni? Dzisiaj zaraz trening zaczynamy, wieczorem trening motoryczny, no treningi, 11 treningów w tygodniu trzeba zrobić, z potem jeszcze wizytą fizjoterapeuty, więc tak jakby 12 jednostek jest w tygodniu no i przygotowywać, budować tą formę. Dobra, i ostatnie szybkie pytanie. Plan na taką odcinkę po takim ciężkim tygodniu treningowym, jak to u Ciebie wygląda w Twoim wykonaniu? Kurde, to jest tylko niedziela w sumie, to już zostaje tylko niedziela wolna, no to... No na zakupy nie pójdziesz. No teraz na zakupy jeszcze nie można iść, w zeszłym tygodniu byliśmy z kolegą w galerii, to tylko kawiarnie były otwarte. No tam gdzieś wyjście na jakieś jedzenie na miasto, jakaś kawiarnia, coś, może basen i tyle, no i trzeba się przespać, wyspać się w końcu i poniedziałek znowu te treningi i tyle, ale już mam fajny plan na odcięcie po jakby tej walce, myślę, że po walce na pewno wylecę w końcu do Tajlandii, tutaj z kolegą już to mniej więcej trochę ustalamy, więc wtedy będzie odcięcie jakby, nie, od polskiej rzeczywistości. Ale to tak typowo wypoczynkowo, czy jednak gdzieś w torbie weźmiesz sobie rękawice, tarczę? Nie, bo tam Tajlandia to wiadomo, że chłopaki jeżdżą tam odpocząć, ale gdzieś na Instagramie, na Facebooku wstawiałem, że coś tam robią, coś trenują. No, na pewno, mamy plan polecieć, gdzieś tam już to ustalamy, ja zawsze gdzieś tam zawsze chciałem, jeszcze się nie udało, mam nadzieję, że teraz się uda, mamy plan treningowo i wypoczynkowo, wiadomo, może pół wyjazdu poświęcimy na treningi, a pół wyjazdu tylko na wypoczynek, bo wiadomo, że to i to w parze nie idzie. I na sam koniec, chwila podziękowań sponsorów, kolegów, trenerów. No tu wiadomo, że muszę podziękować tutaj całemu Ankosowi i moim sparring partnerom, trenerom, wszystkim tam, którzy mi pomagają, Adrianowi Malińskiemu, też Marcinowi Bilmanowi, Mateuszowi Lisowi, z którym robiłem sparingi bokserskie, który trochę mi pomaga w boksie, trenerowi Andrzejowi, trenerowi Markowi. No ale też muszę podziękować sponsorom, którzy mimo rok nie walczyłem, gdzieś tam mi pomagali finansowo, dalej we mnie inwestowali pieniądze, mimo że nie walczyłem, takie jak Dariusz Maciński, firma Velti, Grzegorz Brodziński z restauracji Mafia, firma Bookpool, Link Plus, mój ojciec, mój wujek, ojciec chrzestny, Grzegorz Oniszczuk, no gdzieś tam moja mama też mnie mocno wspiera i no i firmą te w tym roku, które do mnie dołączyły, czyli Premium Pożyczki, Solbet, naprawdę mam już fajną grupę tą, która we mnie inwestuje jakby pieniądze i dlatego też mogę w Ciebie inwestować i walczyć w jednej z najlepszych organizacji na świecie.